Bardzo proszę. A może ktoś stać na sołtysu? Nie widzę. Poproszę stanowisko Komisji do Spraw Społecznych. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Skoro nie ma głosów w dyskusji, to proszę, przejdziemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w roku 2015? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosowania? Pani radna głosowała, czy zamyśliła się? Czyli, bo nie wiem jak, do protokołu napiszemy, że była za, tak? Tylko się zamyśliła. Bardzo proszę. Czyli wszyscy obecni. A kogoś nie ma? No, oprócz pani Meszyńskiej, tak? I pani Brzosek. Dobrze. Przechodzimy w takim razie do następnego projektu w sprawie nadania ulicy w mieście Stepnica. I to jest pierwsza z tych uchwał, gdzie nadajemy nazwę tejże ulicy, ulica Dębowa. Uzasadnienie również było przedstawiane na posiedzeniu komisji. Nie słyszałem głosu sprzeciwu. Czy ktoś z Państwa chciał w tej sprawie zabrać głos? Nie widzę. Poproszę o stanowisko komisji. Członkowie Komisji do Spraw Gospodarki i Budżetu i członkowie Komisji do Spraw Społecznych pozytywnie opiniują projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Stepnica. Dotyczy ulicy Dębowej. Tak jest. W takim razie przejdźmy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Stepnica, ulica Dębowa? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. I następna ulica, projekt, który mamy nazwać, to jest ulica profesora Zbigniewa Religii. Również było to omawiane na posiedzeniu komisji. Czy ktoś chciał w tej sprawie jeszcze? Nie widzę. Poproszę stanowisko komisji. Członkowie Komisji do Spraw Gospodarki i Budżetu i członkowie Komisji do Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Stepnica. Dotyczy ulicy profesora Zbigniewa Religii. Dziękuję bardzo. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Stepnica, ulicy profesora Zbigniewa Religii? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dwie osoby się wstrzymały. Następny projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Stepnica, ulica Radosna. Aż się człowiek uśmiecha, jak słyszy Radosna, tak się radośnie robi na sercu. Proszę bardzo, czy ktoś chciał w tej sprawie zabrać głos? Nie widzę. Stanowisko komisji. Członkowie Komisji do Spraw Gospodarki i Budżetu i członkowie Komisji do Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Stepnica. Dotyczy ulicy Radosnej. Dziękuję. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Stepnica, ulica Radosna? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. I ostatnia ulica, ostatni projekt z tego bloku w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Stepnica, ulica Miła. Czy ktoś chciał zabrać głos? Nie wiem. Bardzo proszę stanowić do komisji. Członkowie Komisji do Spraw Gospodarki i Budżetu i członkowie Komisji do Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Stepnica. Dotyczy ulicy Miłej. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Stepnica, ulica Miła? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Następny projekt uchwały to jest projekt w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres 10 lat części nieruchomości gminnej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Sprawa została również omówiona na komisji. Wiemy, o jaką nieruchomość chodzi. Czy ktoś chciałby z Państwa w tej sprawie zabrać głos? Nie widzę. W takim razie poproszę stanowisko komisji. Członkowie Komisji do Spraw Gospodarki i Budżetu i członkowie Komisji do Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na około 10 lat części nieruchomości gminnych w trybie przetargu leśnego nieograniczonego. Dziękuję bardzo. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres 10 lat nieruchomości gminnej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. W punkcie następnym, siódmym, mamy rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wysokości zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie gminy Stepnica. Również sprawa była szczegółowo omawiana na posiedzeniu komisji, ale może ktoś z Państwa chciałby jeszcze w tej sprawie zabrać głos. Bardzo proszę. Nie widzę. Poproszę stanowisko komisji. Członkowie Komisji do Spraw Gospodarki i Budżetu, członkowie Komisji do Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie wysokości zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie gminy Stepnica. Dziękuję bardzo. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie wysokości zasad ustalania oraz rozliczenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie gminy Stepnica? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. W punkcie ósmym mamy rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015 i preliminarza wydatków na realizację programu w roku 2015. Czy ktoś z Państwa chciałby w sprawie tej uchwały zabrać głos? Nie widzę. Sprawa też omawiana szczegółowo, to informacja dla Państwa sołtysów. Była szczegółowo omawiana na posiedzeniu komisji. Proszę o stanowisko komisji. Członkowie Komisji do Spraw Gospodarki i Budżetu i członkowie Komisji do Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015 i preliminarza wydatków na realizację programu na 2015 rok. Dziękuję bardzo. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015 i preliminarza wydatków na realizację programu w roku 2015? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Następny projekt uchwały to jest rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Stepnica na rok 2015. Sprawa również była omawiana szczegółowo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Ja się uśmiecham, bo to miło taką uchwałę podejmować. Chcielibyśmy, Panie Burmistrzu, żeby tak raz w miesiącu taką uchwałę Pan przedłożył. Wtedy byśmy byli szczęśliwi. Ja też bym był bardzo. Tak. Dobrze, czyńcie starania. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Stanowisko komisji poproszę. Członkowie Komisji do Spraw Gospodarki i Budżetu i członkowie Komisji do Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. I konsekwencją tej uchwały podjętej przed chwilą jest następny projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Stepnica na lata 2015-2018.
Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Poproszę stanowisko komisji. Członkowie Komisji do Spraw Gospodarki i Budżetu, członkowie Komisji do Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sewnica na lata 2015-2018. Dziękuję. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Stepnica na lata 2015-2018? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. W punkcie 11 mamy rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia bądź niewyrażenia zgody na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego w gminie Stepnica na rok 2016. Czy ktoś z Państwa chciałby w tej sprawie jeszcze zabrać głos? Nie widzę. W takim razie poproszę o stanowisko komisji. Członkowie Komisji do Spraw Gospodarki i Budżetu, członkowie Komisji do Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie wyrażenia niewyrażenia zgody na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego w budżecie gminy Stepnica na 2016 rok, nie wyrażając zgody na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego w budżecie gminy Stepnica na 2016 rok. Dziękuję bardzo. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego w budżecie gminy Stepnica na rok 2016? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Jedna osoba jest przeciw. Kto się wstrzymał? Nikt się nie wstrzymał. W punkcie następnym mamy rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla gminy miasto Szczecin na realizację programu interwencyjno-motywacyjnego dla osób z terenu gminy Stepnica. Jest to konsekwencja uchwalenia budżetu wcześniej i taka uchwała jest potrzebna, żeby ją podjąć. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze w tej sprawie zabrać głos? Nie widzę. Poproszę stanowisko komisji. Członkowie Komisji do Spraw Gospodarki i Budżetu, członkowie Komisji do Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla gminy miasta Szczecin na realizację programu inwestycyjno-motywacyjnego dla osób z terenu gminy Stepnica. Dziękuję bardzo. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla gminy miasto Szczecin na realizację programu interwencyjno-motywacyjnego dla osób z terenu gminy Stepnica? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Następny projekt uchwały to jest projekt w sprawie udzielenia dotacji celowej dla gminy Goleniów na częściowe pokrycie kosztów utrzymania noclegowni dla bezdomnych mężczyzn. Sprawa również była omawiana. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać jeszcze głos w tej sprawie? Nie widzę. Poproszę stanowisko komisji. Członkowie Komisji do Spraw Gospodarki i Budżetu, członkowie Komisji do Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla gminy Goleniów na częściowe pokrycie kosztów utrzymania noclegowni dla bezdomnych mężczyzn. Dziękuję bardzo. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla gminy Goleniów na częściowe pokrycie kosztów utrzymania noclegowni dla bezdomnych mężczyzn? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. W punkcie 14 mamy rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu nadzoru nad żłobkami. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Poproszę stanowisko komisji. Członkowie Komisji do Spraw Gospodarki i Budżetu, członkowie Komisji do Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie planu nadzoru nad żłobkami. Dziękuję. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie planu nadzoru nad żłobkami? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie wiem. W punkcie następnym mamy rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej
w zakresie prowadzenia postępowania w sprawach oświadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Czy ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie? Wszystko jasne. Poproszę stanowisko komisji. Członkowie Komisji do Spraw Gospodarki Budżetowej, członkowie Komisji do Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia kierownika ośrodka pomocy społecznej w zakresie prowadzenia postępowania w sprawach oświadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Dziękuję. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi ośrodka pomocy społecznej w zakresie prowadzenia postępowania w sprawach oświadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. W punkcie następnym mamy rozpatrzenie projektu w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza miasta i gminy Stepnica. Również sprawa była omawiana szczegółowo na posiedzeniu komisji, wspólnym posiedzeniu komisji. Czy ktoś z państwa chciałby jednak jeszcze w tej sprawie zabrać głos? Bardzo proszę. Nie widzę. Poproszę w takim razie o stanowisko komisji. Członkowie Komisji do Spraw Gospodarki i Budżetu i członkowie Komisji do Spraw Społecznych nie wyraźnie zgody na obniżenie wynagrodzenia burmistrzowi miasta i gminy Stepnica, tym samym negatywnie zaopiniowali projekt uchwały, projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza miasta i gminy Stepnica. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za nieprzyjęciem projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia burmistrza miasta i gminy Stepnica? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dwie osoby są przeciw. Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. W punkcie 17 mamy rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania za zasadną bądź niezasadną skargę na działalność burmistrza miasta i gminy Stepnica. Sprawa również była omawiana tym razem przeze mnie, szczegółowo wyjaśnienia były udzielane. Czy ktoś z państwa chciałby jednak zabrać głos jeszcze w sprawie? Proszę bardzo, pan radny. Przyglądaliśmy się uzasadnieniu i temu, co wysłał pan i temu, co napisane jest przy naszej uchwale, czyli co nasz radny napisał. Moim zdaniem konstytucja mówi o tym, że organy samorządowe muszą akty lokalne ustanawiać w ramach granic i na podstawie uchwał, ustaw. Więc nasz statut, który jest prawem lokalnym, musi się mieścić w granicach tych ustaw, a ustawa o dostępie do informacji publicznej jest tutaj aktem nadrzędnym dla naszego statutu. I dlatego też pan burmistrz moim zdaniem miał prawo udostępnić protokoły naszej rady na właśnie WIP-ie. Jeżeli byśmy argumentowali tym, że nie miał takiego prawa, bo nie ma tego w statusie, że można takie udostępnienie zrobić, to jednocześnie też nie mógłby na przykład udostępnić tych protokołów bodajże drogą mailową, bo też nie ma mowy o tym w naszym statusie. A tutaj kierował się tym, że jednak ustawa nadrzędna. Więc wydaje mi się, że jednak był błąd pana burmistrza, że uważa, że nie mógł tego zrobić. Z drugiej strony, jeżeli by wykazał dobrą wolę, że jakby widzi, że jest taka możliwość w ogóle, to powinien się zwrócić do nas, do rady, nawet jeżeli by inaczej interpretował te przepisy niż ja, jeśli je interpretuję. Dlatego uważam, że powinniśmy powstrzymać tą skargę jako służbę. Ja nie chciałbym zaczynać dyskusji nad tym punktem jeszcze raz, bo myślałem, że szczegółowo omówiliśmy to na komisji, ale my nie zastanawiamy się tutaj nad intencjami i nad tym, czy mógł, czy nie mógł, tylko nad tym, czy skarga była zasadna, czy niezasadna. Oczywiście prawo mówi, że można publikować protokoły z posiedzeń sesji
na BIP-ie, ale jednocześnie nie nakłada na nas takiego obowiązku. Natomiast ustawa, odnosi się Pan do ustaw, oczywiście jest ustawa o dostępie do informacji publicznej, ale ona tutaj się ma nijak, ponieważ ona mówi, że można, ale nie mówi, że jest taki obowiązek. Natomiast inna ustawa, która tutaj dla nas jest ważniejsza, ustawa o samorządzie gminnym, mówi o tym, że to Rada Gminy uchwałą, a więc ustawa, panie radny, deleguje te uprawnienia na Radę Gminy. Więc tu nie ma żadnej sprzeczności, że coś jest wyższej rangi, a coś jest niższej rangi, ponieważ to właśnie ustawodawca, czyli Sejm swojej zbiorowej mądrości, upoważnił Radę Gminy do zawarcia w statucie zapisów dotyczących sposobu i trybu udostępniania różnego rodzaju dokumentów i w naszym statucie, jak Pan by zechciał do niego sięgnąć, jest określone, w jakim trybie i na jakich zasadach udzielane są różnego rodzaju informacje dotyczące funkcjonowania i pracy Rady. I my tutaj teraz nie rozpatrujemy ani intencji, ani dobrej woli, czy niedobrej woli, tylko ustosunkujemy się do skargi. I oczywiście Pan, który złożył skargę, uznał, że odpowiedź, jaką dostał od Pana Wójta, ona go nie zadowala i dlatego złożył tą skargę. Miał do tego prawo, bo żyjemy w demokratycznym społeczeństwie. Natomiast z formalno-prawnego punktu widzenia musimy oddalić tą skargę, ponieważ nie popełnił Pan Burmistrz nic, co by było niezgodne z prawem. Odpowiedział tak, jak to stanowi na dzień dzisiejszy litera prawa. I tu chodzi tylko o to, a nie o to, czy mógł, czy mógł się zwrócić, czy nie mógł się zwrócić, co mógł zrobić. Nie mówimy o intencjach, nie mówimy o prawie. Prawa nie złamał, udzielił takiej, a nie innej odpowiedzi, w związku z czym jesteśmy zobowiązani jako Rada, do której ta skarga wpłynęła, uznać, że skarga była bezzasadna. I myślałem, że sobie to wyjaśniliśmy na posiedzeniu komisji. Pan ma inne zdanie, ma Pan prawo do tego zdania, natomiast ja się z nim głęboko nie zgadzam, ponieważ my tu nie mówimy o intencjach, tylko mówimy o tym, czy postąpił zgodnie z prawem, czy odpowiedział zgodnie z obowiązującym prawem, czy nie. I tylko tyle i aż tyle. Natomiast nie mówimy o intencjach i o dobrej czy niedobrej woli, bo to nie jest przedmiotem tej uchwały. To może być przedmiotem jakiejś dyskusji na forum Rady kiedyś, jeżeli ktoś będzie chciał taką dyskusję wywołać. Natomiast dzisiaj to nie ma nic do rzeczy. Mówimy tylko i wyłącznie o tym, czy skarga jest zasadna, czy jest niezasadna. A w świetle tego, co opinii prawnej, jaką przedstawił Pan radca prawny urzędu, ta skarga jest niezasadna. Zadałem sobie również trochę trudu, żeby poszukać analogicznych spraw, które się toczyły w Polsce i również tam zapadały i sądowe rozstrzygnięcia, że tryb jaki udzielił Pan Burmistrz jest jak najbardziej zgodny z prawem. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciał zabrać głos? Ale Panie Radny, proszę nie dyskutować o intencjach, tylko o literze prawa, tak? Bardzo proszę. Chciałem zacytować odpowiedź burmistrza, że zgodnie z powyższym publikacje przymiotowych protokołów wymaga zmiany statutu gminy. Dokładnie, tak? Tak odpowiedział, bo tak miał rację. I z tym, co ja zacytowałem, moim zdaniem wynika, że te przepisy mówią, że wcale nie musielibyśmy zmieniać do statutu gminy. Czyli w tym momencie byłaby to odpowiedź niezgodna z obowiązującym prawem. Mam prawo tak uważać. Ma Pan prawo tak, ale jeszcze raz Pan powiem. Ustawodawca, czyli Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, podejmując ustawę o samorządzie gminnym, powiedział, wprost może Pan to przeczytać, że sprawy udostępnienia tejże informacji deleguje dla Rady. I Rada podjęła uchwałę w sprawie statutu. I Pan Burmistrz nie mniej, nie więcej, tylko odpisał, że jeżeli mielibyśmy zmienić sposób udostępniania tejże informacji, to należy dokonać zmiany w statucie gminy. A więc należałoby podjąć
uchwałę Rady Gminy w sprawie zmiany w statucie dotyczącą tam któregoś artykułu czy paragrafu, nie pamiętam którego, gdzie jest normowany sposób udostępniania informacji. I oczywiście miał rację, bo to jest kompetencja Rady, nie burmistrza. Burmistrz tutaj, z całym szacunkiem dla pana burmistrza, jest podział zadań i kompetencji na organ stanowiący i organ zarządzający. I to jest kompetencja nasza, a nie pana burmistrza. I tak podpisał skarżącemu się. I zrobił to jak najbardziej zgodnie z prawem. I tyle. Nie wiem, pewnie pana nie przekonałem, ale trudno. Czy ktoś jeszcze chciałby w tej sprawie zabrać głos? Ja zgłosiłam się, ale to, co pan wyjaśnił, wystarczy. Po prostu chciałam się dopytać. Dziękuję bardzo, że przekonałem panią sobie. Ale nie, ja nie mam. Jeżeli nie ma więcej głosów w dyskusji, poproszę stanowisko komisji. Członkowie Komisji do Spraw Gospodarki i Budżetu, członkowie Komisji do Spraw Społecznych uznali skargę pana Bartosza Wiktora Zielonych, burmistrza miasta i gminy Stępnica za nieustawę. Dziękuję bardzo. Przejdźmy w takim razie do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie uznania za niezasadną skargę na działalność burmistrza miasta i gminy Stępnica? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Jedna osoba jest przeciw. Kto się wstrzymał? Nikt się nie wstrzymał. I w ten sposób, proszę państwa, żeśmy wyczerpali punkt dotyczący uchwał. I w punkcie czwartym mamy informacja międzysesyjna burmistrza miasta i gminy Stępnica. Proszę bardzo, czy są pytania do tej informacji? Bardzo proszę. Proszę bardzo, pani Sobus. Ja mam pytanie do pana burmistrza. Panie burmistrzu, chodzi mi o zmianę właśnie nadania u nas tych ulic i chciałabym się dowiedzieć, bo zapytania są już w tej sprawie od mieszkańców. Co, jak ma się przedstawiać sprawa meldunku? Czy będą musieli się przemeldowywać, czy jak tam? No nie będą musieli się przemeldowywać, ale będzie nie mieć dowodu do pozycji. Nie muszą nic zadać. Dobrze. Proszę bardzo, czy są jakieś inne pytania do sprawozdania burmistrza z działalności międzysesyjnej? Nie widzę. Dziękuję bardzo. W punkcie następnym mamy wnioski i zapytania radnych. Proszę bardzo. Proszę bardzo, pan radny. Mam wniosek, żeby przygotować zmianę w statucie gminy, żeby można było publikować w BIP-ie protokoły z sesji Rady Gminy. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś inne wnioski? Nie widzę. W związku z tym, że były tam pytania, to wpłynęło do nas pismo z Jak Klubu Roztoka, które wpłynęło do Rady. Ja Państwu je przekazałem. Wszystkie te dokumenty, to informuję, bo tutaj siedzi pan Daszkiewicz, który był chyba autorem, tak, tego pisma, i ja go przekazałem radnym do analizy. Czy coś jeszcze państwo chcielibyście wnieść? Nie widzę. W takim razie zamykam obrady. Tak? Bardzo proszę. Proszę państwa, chciałbym wrócić do tej uchwały o wynagrodzeniu burmistrza. Oczywiście ja złożyłem sam jakiś wniosek do państwa, żeby to moje wynagrodzenie zostało obniżone. Natomiast no, decyzja jest taka, więc ja tylko chciałbym powiedzieć, że tak jak do tej pory ja nie biorę budżetu gminy żadnych pieniędzy za delegację, a przejeżdżam swoim prywatnym samochodem w sprawach służbowych.
około 1200-1500 km miesięcznie. Chciałbym się mimo wszystko, że no, nie ma jakby tutaj dyskusji na temat pisma złożonego przez pana komandora Jakuba Rostoka, dosłownie chciałbym jednak dosłownie kilka zdań na ten temat powiedzieć. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada. Moją intencją zawsze było i jest i będzie rozstrzygać tego rodzaju sprawy w wyniku kompromisów, porozumień i dążyć do jakby załatwienia rozwiązania problemu. I w dalszym ciągu takie jest stanowisko również w stosunku do jachtu Turostoka. Tym bardziej, że ten klub skupia praktycznie prawie tylko mieszkańców naszej gminy. Ale nie może być tak, proszę Państwa, bo to jest wbrew prawu, żeby jakakolwiek grupa naszych mieszkańców no, mogła korzystać z tychże przystani żeglarskich, któreśmy wybudowali, bezpłatnie. Ponieważ obowiązują nas przepisy unijne, a jak wiecie, te przystanie były budowane przy znacznych dotacjach unijnych, a nawet gdyby one nie były znaczne, gdyby one były minimalne, to Unia zastrzega, że takie przystanie, czy takie nieruchomości mogą być użytkowane albo przez gminę, albo w wyniku przez podmioty inne, ale w wyniku przetargu nieograniczonego. Jeżeli ja postąpię inaczej, to proszę Państwa, złamię prawo i cofnięta zostanie nam dotacja. Zostanie cofnięta dotacja. Mało tego, jeszcze mogą być wręczone kary. I wówczas Państwo radni, no mieliby pełnię prawo, której nie rozliczyć, zresztą ja tego nie doprowadzę, bo jestem człowiekiem odpowiedzialnym. Ja w dalszym ciągu szukam rozwiązania do klubu Rostoka i mam nadzieję, że zarząd tego klubu, zamiast pisać skargi, czy powiedzmy, no nie wiem jak to nawet, to skarga, czy ma jakieś tam pisma, przyjdzie, usiądziemy do stołu i będziemy rozmawiać. Bo jak będziemy rozmawiać, to być może znajdzie się jakieś rozwiązanie, również korzystne dla członków tego klubu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś w tej sprawie jeszcze chciał? Czy ja mogę zabrać głos? Proszę. Proszę Państwa, jeśli chodzi o ten wniosek, to nie jest moja osobista inicjatywa, tylko po prostu to wyszło z Rady Klubu. Ponieważ Pan Burmistrz w ogóle tu nie przywołuje dwóch umów, które zostały zawarte na podstawie uchwał tutejszej Rady Gminy z tamtych czasów. Pan Ławicki pamięta zresztą, jak wspólnie z całą Radą kanał był odwiedzany po modernizacji. W każdym razie są to rzeczy historyczne, ale jednak w wyniku poniesionych kosztów wspólnie złożonych pieniędzy kiedyś tam, czyli w latach 80-90, pani Misiejuk jako naczelnik wówczas podjęła decyzję o użyczeniu, nie użyczeniu, tylko o przekazaniu w zarząd działki o powierzchni 0,41 hektara nad kanałem, która to działka, za którą to działkę zapłaciliśmy.